Podczas półkolonii w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na dzieci czekała moc atrakcji. Jedną z nich były warsztaty rapowe. W klubie Pokolenie w Chorzowie prowadzimy zajęcia rapowe, rapujemy, prowadzimy interakcje z dziećmi, śpiewamy wspólną piosenkę o pokoleniu, dzieci mogą się sprawdzać, piszą swoje rymy, prezentują swoje utwory przed resztą grupy i tworzymy interakcje, śpiewamy wspólne utwory i dobrze się bawimy przede wszystkim. Myślę, że o to chodzi też. Najważniejsze, żeby załapały rytm. Jeżeli załapią rytm, to myślę, że potem to jakoś idzie. Myślę, że nawet fajnie też widać, że część tutaj dzieciaków ma też predyspozycję, żeby w przyszłości może coś swojego zaprezentować, także myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Też dużo dzieciaków widzę, że było w tamtym roku, też się podobało, tak samo w tym roku, także myślę, że jest bardzo fajnie. Do Chorzów pokolenie, jesteśmy na tej scenie, to siła z głębi serca, więc góry energia. No, bardzo fajne. No, zmienił, bo rok temu też był pan, no i zmienił zasady. Bardzo mi się podoba. Dzisiaj pokazywał nam różne rapy, śpiewaliśmy z nim, no i ćwiczyliśmy. Dzisiaj właśnie były warsztaty z rapu, bardzo mi się podobały. Myślę, że na następny rok jak tu będę, to też będę. Na tych pokoleniach dzisiaj się okaże, że przyjaźń to magia i uśmiechnięte twarze. Nikt tu się nie nudzi, każdy za to gra i dowie się dzisiaj, czym jest rap. Mówmy sobie szczerze, to jest wspaniałe, że mamy takich fajnych panów i takie ładne panie. Dobre jest jedzenie, każdy o tym wie, zawsze jest raźniej tutaj w każdy dzień. Minusowe punkty to bardzo straszna rzecz, przecież o tym doskonale wiesz. Żegnam się już dzisiaj, z wami ziomale, do widzenia, hej i cześć. 7 lipca uczestnicy zajęć wzięli udział w warsztatach perkusyjnych, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Dzisiaj na zajęciach uczyłam dzieci, jak trzymać pałeczki, kilku rytmów. Oraz starałam się pokazać im, na czym polega granie na perkusji. Najważniejsze jest trzymanie rytmu, najważniejsze jest po prostu czucie tego, co się gra i dla kogo się gra. Rola perkusisty jest bardzo ważna, ponieważ gdy my się wybijemy, wybija się cały zespół, więc jest to bardzo odpowiedzialna praca. Dzisiaj perkusja elektroniczna, jest to o wiele przyjemniejsze dla ucha, jeżeli chodzi o ćwiczenie w domu, ponieważ jest cichsze i wydaje cichy dźwięk. Dzieci mnie bardzo słuchały, jestem bardzo zadowolona, że taka fajna grupa mi się trafiła. Cieszę się, że mogłam brać w tym udział. 14 lipca półkoloniści w klubie Pokolenie wzięli udział w warsztatach chemicznych, podczas których mogli sami dokonywać eksperymentów. Dzisiaj na przykład mamy rzeczy kwaśne i gorzkie. I kolor zmienia się pod względem tego, czy coś jest kwaśne, czy gorzkie. No i dzieci widzą, że to się zmienia i że nie może być naraz jedno. Ja staram się to podkreślać. Tak, żeby coś porobiły, ale żeby im jeszcze coś w głowie zostało. Takie niekoniecznie ścisłe, ale takie coś bardziej doświadczonego. Żeby wiedziały, że jak coś się dzieje, że muszą coś zrobić, żeby coś się stało. No to są takie proste rzeczy, że tutaj właśnie nie ma takich konkretnych zadań, tylko mówię, co mogą dodawać i daję im możliwość zabawy, żeby po prostu coś wychodziło. I tak jak mówię, to co robią jest dobrze i generalnie wszystkie się przy tym dobrze bawią i coś im wychodzi. Mam wskaźniki pH metryczne, tak zwane kwasowo-zasadowe. Mam wskaźnik, który się nazywa fenoloftaleina. On w środowisku obojętnym jest bezbarwny. W środowisku kwaśnym też jest bezbarwny, a jest środowisko zasadowe, czyli gorzkie, to się robi taki fioletowy, malinowy. I jak dodam z powrotem kwaśnego, to znowu się odbarwia na bezbarwny. I mogę to doświadczenie powtarzać cały czas w jednej probówce. I dzieci widzą, że jak coś się robi gorzkie, to ma inny kolor niż jak jest kwaśne. Zorganizowano także pokaz mody, podczas którego wszyscy chętni mogli zaprezentować swoje kreacje. Dzisiaj przygotowaliśmy dla dzieci pokaz mody. Dzieci miały przynieść swoje stroje, jakby chciały wyglądać na tym pokazie. Będzie wybieg, będzie muzyka, będzie konferansjer, także myślę, że będzie ciekawie. Moda jest coraz bardziej powszechna, coraz częściej ludzie dbają o ten ubiór i można też ją postrzegać ciekawie i na śmiesznie. Myślę, że dużo dzieci tak też będzie ją odbierało. Jestem Agata i jestem wiedźmą. Kiedy chciałabym być modelką? No, mój styl to niebiesko-włosy, jak widać. Sukienka, która pasuje mi bardzo dobrze do koszulki i apaszka i piórko. Półkolonie zorganizował klub Pokolenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.